Witajcie! Dzisiaj akcja wyjątkowa. 40 w roli głównej. Plus. Nie, nie przyczepa. Plus. 60. Bierzemy 60 do mnie na podwórko. Dalej będę ją składał. Przy okazji zabierzemy maskę. Tutaj jest maska. Błotniki. Tutaj ten plecak, widzicie, teraz fajnie w słońcu to widać, nie? Jaka porządna rysa. Co to trzeba było tym szarpać, słuchajcie, żeby tak to wyrwać. Ale tak, tu mamy drugi plecak, też go zabierzemy. Zabierzemy po prostu te graty, które są tutaj wszystkie potrzebne, błotniki, niebłotniki, co od niego jest. I składam go w domu. Podpinamy przyczepkę do bitki. Najpierw bitką zabierzemy te wszystkie graty, a potem przyjedziemy po ciągnik. Dobra. No i jedziemy po bitkę. Ja dzisiaj rowerem przyjechałem. O, tu jest bitka. Zabierzemy do niej, słuchajcie, te graty wszystkie, przywieziemy na pierwszy ogień, a potem weźmiemy 60. Czekaj. Dobre. Jedź pan. Na miejscu, błotniki rzucamy. Dobra, teraz... O, bardzo dobrze. Jedź pan, jedź pan. Do środka dawaj. Wy nazywacie tą rakieta. O, rakieta, słyszałem. No, także mamy już powoli. Jeszcze pół. Ale na kołach. I będzie git. No, poszła myjka w ruch. Maszyna umyta. Będzie wszystko widać, co i jak, gdzie. Tutaj woda się nalała do środka, zaraz to wypuścimy na miejscu. Trochę już widać skrzynię tu, słuchajcie, zobaczcie, jakie to wszystko jeszcze w oryginalnym lakierze. Nie o to chodzi. Istotne jest to, że jest już czysty. Będzie do niego lepsze dojście. Nie będziemy się tutaj z nim jakoś szarpać, żeby czyścić po drodze i tak dalej. Tutaj te sznurki wszystkie pozaplątywane od razu zabierzemy. Zobaczcie, to w kołach tu jakieś tam błoto. O, to też się doczyści, ale już śrubokrętem, nie będzie problemu. No, także za chwilę ruszamy maszyną, słuchajcie, i jedziemy na podwórko. Dobra. No i jedziemy najlepszym ciągnikiem na świecie. Nie, że to 60, nie, nie. Ważne, że to właśnie ten jest najlepszy na świecie. Żaden inny. Słuchajcie. Widzieliście, jaka to była ruina, jak go przywiozłem. A zobaczycie, jak będzie wyglądał po złożeniu. Nie wiem, czy będziemy robić jeszcze malowanie, to raczej nie, bo za zimno jest, a tutaj ja będę na pewno malował, jak już, to na wolnym powietrzu. Ale w każdym razie
poskładane do kupy i jedziemy. 40 z przodu. Nie odpalamy na razie, słuchajcie, bo oleju jeszcze nie ma w skrzyni zalanego. Wody nie ma w chłodnicy, zresztą chłodnicę będę jeszcze zmieniał, bo mam w lepszym stanie. No i to takie tak parę pierdół po prostu tu trzeba porobić, tam odpowietrzyć i tak dalej, bo na pewno po to rozkręcaniu to tam się powietrze dostało i takie różne rzeczy. Ale istotne jest to, że jest w całości. Resztę to już zrobię sam, może z pomocą kolegi, i będzie jakoś dobrze. No i 60 na swoim miejscu. To słuchajcie, przygotowane stanowisko pracy na ten podnośnik. Ja go później jeszcze przykryję, żeby nie było, jakby miał deszcz padać czy coś, to tutaj jak folię położę tutaj na ten drugi podnośnik, ponieważ z tych dwóch będziemy robić jeden porządny. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Nigdy tego nie robiłem. Mam nadzieję, że z waszą pomocą się uda. Szykujcie się, bo będziemy robić. No, w każdym razie cionik czyściutki, przygotowany, można działać. To tymczasem dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, łapkach, komentarzach. A wszystkich nowych wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. I trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!